Oczywiście jutro otwieramy sezon wodniacki, tradycyjnie tak jak co roku nad jeziorem Przesiecko to następuje, aczkolwiek Teraz po raz pierwszy to nastąpi na wyremontowanej przystani, w miejscu, w którym też generalnie mamy tutaj miejsca dla, dla żeglarzy. No i planujemy to w ten sposób zrobić. W godzinie 10 będzie taki początek, oficjalne otwarcie, łącznie z podniesieniem bandery, z, z powitaniem zaproszonych gości. Następnie przewidujemy wyjście żeglarzy, wyjście osób, które będą chciały to, to zrobić na jezioro tymi tymi żeglówkami które już stoją i które gdzieś będziemy jeszcze tam z hangaru wyciągali. Następnie będą też pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu wopru i klubu Murena. Będą też prezentować się dzieci z naszych sekcji, z sekcji żeglarskiej, z sekcji nart wolnych i wake'a i z sekcji z sekcji wędkarskiej. Też w ten sam dzień jest to pierwsze takie jakby oficjalne otwarcie, że połączone jest to nasze otwarcie tutaj na, na przystani z otwarciem wyciągu do nart wodnych. Plus to, że też jutro startuje szczecinecka biała flota na jeziorze. No tylko jedyna rzecz, która mnie tutaj w tym wszystkim martwi, no to jak patrzę na... Prognozę pogody to jutro ma być niezaciekawie, za aczkolwiek zobaczymy, może generalnie pogoda nam jutro będzie, będzie sprzyjała, więc wszystkie osoby chętne, które chciałyby w tym wydarzeniu uczestniczyć zapraszam do nas do, na przystań do Centrum Edukacji Ekologicznej. Od godziny 10 będzie można tutaj przyjść.